Witam Was na swoim kanale. Dzisiaj trochę mniejszy zestaw. Mała recenzja 6517. Zapraszam do recenzji. Mamy ten nasz mniejszy zestaw z serii Town. Jest to 6517 Waterjet, czyli taki skuter wodny, po którym po prostu można blisko plaży pływać. Tu widać, że to na pewno ten skuter uczestniczy w jakimś wyścigu. Z frontu naszego pudełka na pewno dostaniemy fajną figurkę, no i ten mały skuterek oraz dwie boje. Skutek tego pudełka jest skuter nieco inaczej ustawiony. Mi się to bardzo podoba, to ustawienie. Bardzo dobrze to jest wszystko wykonane. Z boku mamy kolejne inne ustawienie tego skutera. Tutaj mamy dwie boje widoczne z boku oraz cały ten nasz model. Z kolejnego boku mamy kod kreskowy oraz wiek, w jakim można zacząć się bawić. A z tego boku jest to samo co z poprzedniego, czyli inne ustawienie tego naszego skutera. Z tyłu oczywiście alternatywne modele. No i zobaczcie, bo tutaj jest dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Właściwie tutaj bardzo mi się podoba ta żaglówka, którą możemy wykonać. On tutaj ma taki żagiel zrobiony z tej deski. Tutaj to ten kadłub też jest tak fajnie wykonany. Tu mamy jeszcze inny, taki jakby odrzutowy skuter wodny. No i tutaj też taka deska do pływania. Bardzo mały zestaw, bardzo skromny, ale zobaczcie, naprawdę jest fajny. Konstrukcja jest naprawdę bardzo mała, no czego tu się spodziewać po 28 elementach. Mój niestety ma złamane to w pół, no ale tutaj z tej strony posiada taki jakby silnik i na pewno tutaj można się poruszać po wodzie. Bardzo fajne są te nadruki, bo tu są nadruki z gwiazdkami oraz z numerem 3, czyli na pewno wiemy, że jest to uczestnik wyścigu. Te zestawy, jak po prostu dostawaliśmy, jak byliśmy mali, one miały coś w sobie takiego wyjątkowego. Zobaczcie, parę elementów i naprawdę świetny zestaw, w którym można było długo się bawić, długo przerabiać i naprawdę były rewelacyjne. Figurka w tym zestawie nie jest niczym specjalnym, po prostu zwykły pływak w kapoku, ale zobaczcie, nawet w małych zestawach już po prostu mieli nawet nadrukowane kaski, co świadczyło o naprawdę fajnej jakości tych zestawów. Mimo że jest kapok, mogli dać zwykły, prosty tułów, dali tułów z gwiazdkami. Bardzo fajnie wygląda, oczywiście okulary słoneczne na twarzy, rewelacyjna figurka w bardzo fajnym skafandrze i to wszystko naprawdę tutaj dobrze wygląda. Boje to nic prostszego jak zwykłe takie tutaj ślizgi oraz bardzo małe elementy, zielony walec oraz trans zielony tutaj taki słoik. To bardzo fajnie wygląda i to imituje bardzo dobrze boje, bo nawet się też tak porusza naturalnie, jakby było w wodzie. Druga jest taka sama, tylko że w kolorze czerwonym. On to na pewno może mijać. I naprawdę na 28 elementów naprawdę ten zestaw może robić naprawdę duże wrażenie. Przynajmniej na mnie. Minusem oczywiście jest to, że oczywiście są naklejki. No i one po czasie mogą albo połopić, albo żółknąć, albo po prostu odpadać. Bardzo fajny jest ten element taki wykańczający tutaj ten. Oto, bo to nie jest całość, tylko są dwa elementy. To faktycznie dobrze zrobili. Jest to fajnie odpływowe. Może to wyprzedzać, może to tak pływać pomiędzy tymi bojami. Jeden malutki, skromny zestaw, a naprawdę dużo zabawy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej krótkiej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten skuter. I tak średnio. Do zobaczenia już we wtorek. Cześć!